28 lutego kino Kozińskiego Domu Kultury odwiedził popularny reżyser, scenarzysta i producent filmowy Janusz Zaorski. Okazją do tego był specjalny pokaz jego filmu Pokolenia. Przybyłych na to niecodzienne wydarzenie miłośników kina przywitała dyrektor KDK Elwira Kozłowska, a potem film zapowiedział sam reżyser. Pokolenia to film fabularno-dokumentalny, który powstał z okazji jubileuszu Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Film niezwykły, bo do jego stworzenia reżyser wykorzystał około 40 wybitnych filmów. Między innymi Popiół i Diament Wajdy, rękopis znaleziony w Saragosie Hassa, czy Sami swoi Chęcińskiego. Pierwotny zamysł wytwórni na film jubileuszowy był zupełnie inny, ale okazał się niemożliwy do zrealizowania. Jak przyznał sam Janusz Zaorski, był bliski porzucenia projektu. Wtedy przyszedł pomysł na Pokolenia. Nagle zadałem sobie pytanie, no dobrze, no ale co po mnie zostanie, co po reżyserze zostaje? No filmy, fragmenty filmów w kinach, w telewizji, w internecie, w czymś, co będzie po internecie. Nie wiemy, przecież technologia się tak rozwija, co to jeszcze będzie. W związku z tym może to jest ciekawsze, żeby fragmentami filmów wypełnić ten czas ekranowy i niech one opowiedzą. W ten sposób powstała nietuzinkowa opowieść o historii dwudziestowiecznej Polski, pokazanej z perspektywy filmów. 1939 rok, wybucha II wojna światowa, to jest początek, bo tak się zaczyna film Pokolenie. A potem ja pokazuję różne fragmenty filmów robionych w XX wieku, ale też i w latach 70., w 80. i wcześniej, ale układam je w historię Polski, czyli czasy okupacji hitlerowskiej, potem czasy terroru stalinowskiego, potem jest nasza mała stabilizacja za Gomułki, potem jest propaganda sukcesu Zagierka, potem jest wojna polsko-jaruzelska i stan wojenny, prawda? I przeobrażenia. Przewodnikiem po historii i narratorem tej opowieści jest postać Zbigniewa Cybulskiego, w którego wcielił się Łukasz Jaczewski. Jak mówi reżyser, Cybulski był bezkonkurencyjnym kandydatem do tej roli. Nie było innych, on zagrał w największej ilości filmów zrobionych we Wrocławiu. On zagrał w 14 filmach. Więc, a proszę pamiętać, że nie mając 40 lat, niestety zginął pod kołami pociągu. Co by było, gdyby żył, no miałby 90 lat, ale i może 90 ról filmowych. Po filmie widzowie mieli okazję porozmawiać z reżyserem, a wywiad na scenie przeprowadziła z nim instruktor KDK Agnieszka Jasek. Kilka pytań do filmowca mieli również widzowie. Na koniec nie mogło zabraknąć podziękowań od organizatorów dla Janusza Zaorskiego. Organizatorem pokazu był Koziński Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka oraz Stowarzyszenie Łódź Filmowa.